Wall Street Journal pisze e, o tym, że Europejczycy stają się coraz biedniejsi. E, ostatni artykuł, w którym czytamy, że Stany Zjednoczone są coraz bogatsze, no to a nie mówiliśmy, tak? A Europejczycy zaczęli oszczędzać na tym, co najpotrzebniejsze. Europejczycy stają w obliczu nowej rzeczywistości gospodarczej. Z którą nie mieli do czynienia od dziesięcioleci. No tak, no, żyliśmy sobie tu normalnie, korzystaliśmy z taniej energii. Ktoś harował i nam te surowce, proszę Państwa, tu przysyłał. Cały czas przysyłają, ale już coraz mniej. Ale jak już skończymy, to dopiero będzie drogo. Finowie zachęcają do odwiedzania saun w wietrzne dni, kiedy prąd jest tańszy, bo wtedy się. Turbiny kręcą wiatrowe. W całych Niemczech spożycie mięsa i mleka spada do najniższego poziomu od dekad. Bardzo dobrze będziemy, proszę Państwa, szczuplejsi, będziemy zdrowsi. U nas już się oszczędza, na spłukiwaniu ubikacji, itd, tak i tak dalej, spokojnie, a przed nami jest jeszcze, proszę Państwa, cała fala wydatków, no bo trzeba teraz ten kapitał który został wydany na pomoc Ukrainie, czyli odbudować sprzęt. Trzeba się na to zapożyczyć, trzeba na to wycharować Ci, którzy pożyczają pieniądze, przecież nie robią tego charytatywnie. Proszę Państwa, polecam Państwu ostatnie filmy na naszej stronie cw24.tv z rubryki Warliks. Tam dużo filmów jest dodawanych. Myślę, że rano pójdzie następny pakiet 7-8 filmów. Potężne straty, potężne straty ukraińskie. Czyli na toskie, czyli na toskie. Ukraińcy nie chcą walczyć, do tego nawet dochodzi, że no poważne, proszę Państwa, media. W końcu New York Times, na przykład, nie mam też wykupionego, to tu Państwu przeczytam fragment artykułu. Niektórzy żołnierze boją się ostrzału i zaczynają wariować. To, jest, to, to będzie plaga, plaga różnych ludzi po wojnie. Z którymi nie będzie normalnego kontaktu, pomijając już tych wszystkich inwalidów, to, to, to straszne, co my tutaj sobie przez głupie rządy zgotowaliśmy. A New York Times no, zimnym spojrzeniem mówi, że reakcja rządów krajów europejskich jeszcze powiększyła problem, ponieważ ze względu na wysokie koszty energii i szalejącą inflacją, czyli drożyznę, tak, trzeba było dodrukować pieniądze, w związku z tym wyskoczyła inflacja nienotowanej od 70 lat zmniejsza się przewaga producentów europejskich na rynkach międzynarodowych. To jest to, o czym wielokrotnie, musisz to wiedzieć, mówiliśmy. Chodzi o to, żeby produkty europejskie nie konkurowały z amerykańskimi, żeby były drogie, bo Europa, firmy głównie niemieckie, Zaczęły mieć przewagę, a głównie Europa żyła z eksportu. 50% PKB Europy był to eksport, przy czym jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tylko 10% PKB był to eksport, więc ich ta sytuacja tak nie zaboli. Typowa walka ekonomiczna Cwaniaków z Wall Street. A ponoć w Brukseli, jak Państwo takie rzeczy widzieliście, no to, to też potwierdźcie w komentarzu, a ponoć. W Brukseli, czyli jednym z najbogatszych miast Europy, nauczyciele i pielęgniarki ustawiają się w kolejkach, żeby odebrać z ciężarówek towary za pół ceny. I podobne sytuacje podobno pojawiły się w Europie, że przyjeżdża samochód, czyli nie płaci za miejsce wystawowe, tylko z samochodu jest towar sprzedawany, jak w Polsce na początku lat 90. I ten proces chyba już jakiś czas trwał, bo. Amerykańska gazeta pisze, że w ciągu ostatnich 15 lat ogólnie gospodarka europejska wzrosła o około 6% i w tych samych ostatnich 15 latach gospodarka amerykańska wzrosła o 82%. Więc tu powtarzam, Stany Zjednoczone są w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jeżeli tego nie widać tam w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że jest uprawiana taktyka. No, nie tylko ty, Europa, masz problem, nie tylko wy tam, Europejczycy to niecie. No, patrzcie, u nas w Stanach też jest bieda. Też food stamps, czyli te darmowe bony na jedzenie, wydajemy, ale jak już, jak już nie będziemy mieli pola manewru i nie będziemy w stanie tego odwrócić, to nagle w Stanach Zjednoczonych skoczy poziom dobrobytu i to oczywiście tam w mediach wytłumaczą, że to jest przyczyna jakiejś tam. Planu Trumpa, czy planu Bidena, czy planu Desantisa, chociaż Desantis tam ostatnio, to nie w wyborach, jak państwo wiecie, nie mógł się wyrobić ze spotkania wyborczego na spotkanie wyborcze jego kolumna brała udział w karambolu, jemu się nic nie stało, ale tam ochroniarze, cztery ochroniarze wylądowało w szpitalu, więc już teraz. Pan Desantis już jest y, y, pogrzebany. Musiałby coś rewelacyjnego powiedzieć. Wam, że y, pan Trump ma największe szanse. Oczywiście będzie dla nas y, trudnym prezydentem, fatalnym, ale przeżyjemy, ale przeżyjemy. Lepiej kryzys niż y, śmierć, a przy mądrych władzach y, wyjdziemy z kryzysu.